Pianinko troszkę, najsłabiej słychać było pianinko. No właśnie. Natomiast skrzypce, teraz było ok, nie, dobrze, ale wcześniej, gdzie wszyscy grali, to te skrzypce były tak słabiej słyszane. I gitara z pianem muszę się nastroić, bo mam wrażenie, że... Daj E, Łukasz. E. E, no. O, no. Dobra. B. H. Ale nie to H, oktawę niżej. Dawaj. Dobra, teraz G. Uważajcie, jak powiem już, to zaczynacie. A ile jeszcze tak zostało nam? Minutka, dwie? Ile? Czpawek? Ja zapowiem oczywiście. Ale tak z grubsza. Tu masz mikrofon. Sławek, tu. Sławku. Sławek! 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 A która jest godzina? Ja wezmę go od ciebie. Dobra, to jeszcze teraz... Godzina jest... Jacku, za minutkę. Za minutkę szósta. Za minutę szósta, tak. No, wiesz co, ja zapowiem Tomek Uradny przez tego. Po prostu przełożę, wiesz? Nie, dasz mi do ręki. W razie trzymaj sobie. Żeby, albo czekaj, ja położę go tutaj. Słyszę. No to dobra. Jacku, jaki ty masz słuch niesamowity. No nie, bo to... Słuchaj, purcz dżingla, jak ja skończę gadać, żeby nie było słychać tej ciszy, kiedy ja będę przełączał. Tu mi za nisko, tu mi za wysoko, wiesz. Ja tylko zapowiem ich. Dobra. Dłużej troszeczkę. Wie, ja chcę się odwiedzić na godzinę. Nie wiem, co tam powiedzieć. Bardziej chwilę. Tak, tak, nie ma się. Na odłożenie, wiesz. Tak, tak, ja będę... Słuchajcie, w Japonii odkryli kolejną mutację koronawirusa. Słusznie. Udało mi się. Ciężko pracują. Książce postawić? O nie, to właśnie może zobaczymy takie. Pieśniarzy, dobrze. Ja nawiążę do tego, do tej wypowiedzi Adriana, że w Krakowie wystąpi duży smok. I zapytam się Tomasza, co on o tym sądzi jako kabareciarz. I zapowiem koncert. Poszło takie coś w informacjach, w wiadomościach, że w Krakowie w najbliższym czasie wystąpi duży smok. Co ty na to jako kabareciarz? Chętnie bym zagrał ze smokiem. Thank you.
przypomnę, że jest już gotowy zespół Tomka Sawickiego, który za chwilę uświetni ten wieczór we wrocławskim klubie pieśniarza z recitalem i jako, że jesteś kabareciarzem, i to nie od dziś Tomku, padło dzisiaj podczas wiadomości ostatnich takie sformułowanie, że w Krakowie wystąpi duży smok. Co ty na to? No, to chętnie bym zagrał z dużym smokiem, a zwłaszcza dołączył się do afterparty. A o smoku za chwileczkę zaśpiewam piosenkę, której wyjaśnię, jakbym się z nim zabawił chętnie. Ach, się będzie działo. Drodzy Państwo, ja w takim razie udaję się na kilkusekundowe przełączenie tylko kabelka, a w takim razie Państwa zapraszam już na koncert za kilka sekund. Dobry wieczór Państwu, witam.